4 latach wakacje spędzał u siebie w Ustroniu. A miał rower i jeździł w krótkich spodenkach. I przyjechał do ojca Jana Wantuły na Goje, a Wantuła składa ręce i mówi: mój Boże, rektor w krótkich spodenkach i na kole, z korani boskie. Rektor w krótkich. A oczywiście on w pamiętnikach robi ze swoim szwagrem, Parnasem, o 3 rano stawali i kosili. I proszę Państwa, studenci z Krakowa od profesora Karasia, on był wtedy rektorem, Karaś, Wiesza, pamiętasz? Profesora Karasia, robili badania. I proszę Państwa, i też robili badania w tym Ustroniu, ale to jest, myślę, taka, proszę Państwa, wędrowna opowieść, być może prawdziwa. No i proszę Państwa, widzieli chłopa koszącego, czy synka koszącego, i przyszli do niego. No jakoś się mówcie, no toż koszę tu i tak dalej, mieszkam tu u taty i tak dalej, koszę i tak dalej. Stawią te snopki, mondele, worsty i tak dalej. No to robicie w zimie, w lecie. A co robicie w zimie? Na w zimie to ja w Łodzi rektor wie. A w zimie to ja w Łodzi rektor. No i normalnie, przeraźliwie wielki człowiek. No i tak to jest. Wywiozłem właśnie do pana profesora. Starałem się przez swoje... Tak, stałem się bogatym człowiekiem. Mogłem, era mój Daniel, tu, tausem dostać, że... W tym właśnie miejscu wie się zazwyczaj bardzo mało. I chciałam zapytać, czy w ogóle były jakoś tłumaczone te prace, czy pan profesor Szczepański może znowu troszkę z innej strony, czy jest ta pamięć o nim, przynajmniej w tym Ustroniu, jakoś tak zachowana? To znaczy tak, jego prace, te, które dotyczyły szkolnictwa wyższego, industrializacji, teoretycznej socjologii, były tłumaczone na 15 języków. Jego taki podręcznik, elementarne pojęcia socjologii, słuchajcie, były wydane w 7 edycjach w łącznym nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy. 1,5 miliona. Profesor Szczepański stał się właściwie twórcą socjologii czeskiej i słowackiej. W 50. i 60. latach tutaj jeździł i przekonywał ich, żeby oni znowu po prostu zaczęli tworzyć tą socjologię uniwersytecką. Jego ogromna zasługa, był w Smolenicach na Słowacji, w Dobrzyszu, w tych ośrodkach akademickich, wszędzie miał ogromne powodzenie. Proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć, że profesor Szczepański strasznie dbał o kondycję fizyczną. Kochani, gdziekolwiek był, rano stawał, biegał po lesie, proszę Państwa, robił ćwiczenia, pływał i tak dalej, i tak dalej. Bardzo piękny chłop to był, proszę Państwa. I zawsze dbał o to, żeby dobrze wyglądał, żeby, proszę Państwa, nie przytył i tak dalej. Był, proszę Państwa, totalnie, bym powiedział, zafascynowany i ciałem, oczywiście duchem też. Ale to chciałem powiedzieć, że to nie był taki człowiek, taki siedzi w czterech ścianach, proszę Państwa, i tam odkurza książki i coś tam pisze, ale był to człowiek życia, 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 życia. I to życie to była też, proszę Państwa, ta socjologia, jak powiedziałem, nie gabinetowa, ale socjologia prosto wzięta z życia. I dlatego te jego książki były tak czytane, proszę Państwa, w Związku Radzieckim to chyba, proszę Państwa, była Biblia tamtejszej socjologii. Konstantinow, taki czołowy wówczas socjolog radziecki, mówi: Lana Szczepański to była po prostu świętość. I jak tam przyjechał, proszę Państwa, to niby jak
jak króla go tam, proszę Państwa, obnosili i starali się o niego i tak dalej, i tak dalej. I nie ze względów ideologicznych, ale ze względów, proszę Państwa, po prostu totalnej wielkości naukowej. Także, Janeczko, na 15 języków, a jak mówię, no niektóre te jego tytuły, jak te elementarne pojęcia socjologii, one są po dzisiaj aktualne i proszę Państwa, po dzisiaj są czytane. No i to jest, proszę Państwa, ponadczasowa wielkość tego, co stworzył duch profesora Szczepańskiego. Dziękuję. Przy macierzy duchowej. I to nas ocaliło. Czyli miał nieprawdopodobny, świadomy stosunek do wartości i wielkości tego, cośmy odziedziczyli poprzez. Fińskiej. Niemieckiej. Myślę, że nie niemieckiej, ale fińskiej. Był laureatem komandorium brytyjskiego. Słuchajcie, komandorium brytyjskiego. Coś niewyobrażalnego. Także honorowany, proszę Państwa, przez wszystkich za to, jakim był. Także ta wielkość, jak mówimy tu ciągle, jest wynikiem tej skromności, bo jak mówi jeden wiersz takiego, może jak on się nazywał, Achmatowej, proszę Państwa, dzwon dlatego jest głośny, bo w środku jest pusty. Dzwon dlatego jest głośny, bo w środku jest pusty. Achmatowa.